Cześć, jestem Klawia Tekanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Uszeregu izotopy promieniotwórcze od 1 do 3 według ich wzrastającej stabilności. Skorzystaj z wykresu ilustrującego zmniejszanie się masy tych izotopów promieniotwórczych w czasie. Ok, patrzymy sobie najpierw po wykresach. Spójrzcie, że ten wykres jest najbardziej stabilny. To oznacza, że ten izotop jest najbardziej stabilny. My to mamy uszeregować według wzrastającej, czyli zaczynamy od najmniejszego. Najmniej stabilny jest ten. Potem będzie dwójka. No a na końcu będzie trójeczka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.